festiwal powstał w Warszawie, Flow. Zaraz później narodził się festiwal w Łodzi, Fru. Ten festiwal jest o tyle troszkę inny, że nas interesuje pierwotne założenia i idee, które przyświecały Stephenowi Paxtonowi, który uważany jest za ojca tej techniki tańca. Mówiąc w skrócie, chodzi o fizykę. Fizykę i zawiadywanie takimi pojęciami jak ciężar, pęd, masa, grawitacja, czyli bardzo techniczne podejście do tej techniki tańca. Czyli jakby pobudzanie sobie non-stop ciekawości z tego, co się dzieje tu i teraz, czyli tak naprawdę na ile jesteśmy w stanie spotkać się z tym partnerem, żeby wykreować wspólnie taniec. Tutaj na tym festiwalu uczymy tego, że muzyka jest partnerem, a nie jest czynnikiem, który warunkuje to, gdzie ten taniec będzie zmierzał. W każdym większym mieście już w tej chwili w Polsce są warsztaty prowadzone. One są mniej lub bardziej regularne. W Łodzi te zajęcia odbywają się w każdy czwartek, tutaj właśnie w tym miejscu, w ośrodku, w którym się znajdujemy, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych na trzecim piętrze, każdy czwartek, godzina 18:20. Zapraszam, ja prowadzę, także zapraszam do spotkania z tą formą. Dla mnie kontakt z muzyką zaczął się niecałe 2 lata temu. Ja wcześniej nie zajmowałem się żadnym tańcem, ani capoeirą, ani nie wiem, nawet klasycznymi tańcami, tak? Więc to jest dla każdego. To jest dla każdego i nie trzeba, nie wiem, być mega sprawnym czy jakimś, nie wiem, wyczynowcem, żeby tańczyć na takim prowizji. Nie tworzysz nie wiadomo czego, tylko dokładnie idziesz za ruchem, za partnera, ale to jest, każdy może tego spróbować. Zawsze po takich warsztatach jestem naprawdę nakręcony energią, która jest tutaj, tym, co się tutaj działo. Pozwala mi dowiedzieć się, jak robić partnerowania tak, żeby one były przyjemne, bezwysiłkowe, żebym ja je mogła zrobić jako kobieta, nie dźwigając na przykład Filipa całymi po prostu mięśniami, które posiadam, tylko jak to zrobić zgodnie z prawami fizyki i tak, żeby to wyglądało fajnie i było lekkie i przyjemne. Osoba, która nigdy nie tańczyła, może przyjść. Generalnie ta społeczność w kontakt improwizacji, ona bardzo mocno wciąga, ekstrema. Wciąga ludzi nie tańczących, wciąga ludzi w podeszłym wieku.